Jo, siemanko! Z tej strony Iw. No, a ze mną jest Bill. Bill musi się podłączyć. Ja już się podłączam. Dobra. No i ze mną jest Bill. Czekajcie, no ja się przywitam z wszystkimi. O. No i zobacz, dzisiaj jesteśmy w droperze. Maszerujący zdrowo przez ciebie, Bill. Dzisiaj jesteśmy w droperze, no i dzisiaj zbudujemy dom. Będziemy dom budować tutaj, jeden, ale najpierw pokażemy wam, jak wygląda szkoła, która była wczoraj. Właśnie pokaż, bo ona jest fajną produkcją, ta szkoła. Robiliśmy na odcinku tylko jedną klasę, nie? Do tej pory. Tą klasę zrobiliśmy tylko na odcinku, nie? Nie zapomnijcie oczywiście o łapce w górze oraz subskrypcji, chyba już to mówiłem, ale nie wiem. Tutaj mamy trochę większą klasę. I co jest śmieszne, nie można chodzić po krzesłach, tylko można chodzić w stołach. No właśnie, nie można przejść przez krzesła, może ktoś to wytłumaczy, a można przejść na drugą stronę przez stoł. Ławki oczywiście. No, przez stoł. Ciekawa sprawa. Dobra, tutaj mamy kolejną klasę. Widzisz, tam robi. Tutaj mamy salę gimnastyczną. Ja uważam, że bardzo fajnie mi wyszła. To jest boisko do piłki ręcznej. Myślę, że wiesz, co sądzisz o tym boisku? Boisko jest fajne, piłka ręczna to bramki są z siatką, to co widzicie. Tak. To jest tam półkole obrony. Ja to wszystko wymyśliłem, nie że z internetu, nic. Tylko ja to wszystko wymyśliłem. Tutaj mam bardzo, bardzo małą klasę pierwszaczków, która ma 6 miejsc. No. Także tak, w tej klasie jest 6 osób. No i coś mi tu popatrz nie gra ze ścianą. Patrz to. Już tam idę, tylko skończę pokazuję. Tutaj jest takie szkło. No i widać mecz. Tutaj jest sala komputerowa. Nawet są komputery. Myślę, że fajnie wyszły. Tutaj jest sala chemiczna. O. Wygląda jak zwykła klasa, ale no. Gabinet dyrektora musi być oczywiście też dywanik. Tutaj ma komputer też. No i tutaj taka sala spotkań jakby. Tutaj krzesła są. No i tutaj jestem hero, przemawiam, nie? No co ty robisz? Teraz ci powiem dlaczego tak robię, bo zaraz ci pokażę. Dobra, aha, chyba wiem. Po prostu się nie zgrała tamta ściana z tą ścianą. No to będzie musiał ją zniszczyć. No. Dobra, możemy sobie... Uuu! Okej, no i myślę, że zaczniemy budować dom. No. A widzisz, że to aha. Chodzi? Czyli to no. Trzeba będzie dobudować. Ej, no przecież, trzeba przecież tu zrobić przejścia. Na pierwszych. No. No i też. Dobra, ja na razie. No ty pomyśl o tym domu. No ja na razie robię przejścia dla pierwszych i światło będę robił. A sygnalizację świetną? No. No to. No tutaj będzie przejście jedno. To chyba pierwsza sygnalizacja w świetle na naszym Minecrafcie. Tak, ciekawe. Ej, no ja. Nie zrobię tego. Może. Jakbym się znał, no to bym mógł zrobić, żeby te bloki się nawet zmieniały, żeby się... No. Znaczy, żeby działała sygnalizacja? Tak. No można raczej, coś pomyśleć. No tak? Raczej tego nie zrobię. Proszę? Raczej tego nie zrobię. Czemu? A jak mam to zrobić? Nie wiem. No to wiesz, że nie byłoby to łatwe. To fakt. No. Dobra, czekajcie tutaj. Tu przejście. Dużo tych przejść będzie. Okej, tutaj, tu. Tutaj może zrobimy? Zrobimy. Dobra. Żeby na każdej linii było chociaż jedno przejście, nie? Na każdym skrzyżowaniu. No, na skrzyżowaniu też. O, tutaj muszą być. Tutaj zrobimy. Pyk, pyk. Okej, tam coś jest? Nie. Tam jest ściana. O, ej, mam pomysł. Zrobimy taki jakby tunel, że to będzie wjeżdżać do tunelu.
No dobra, to wiecie co? Robimy ten tunel i chyba będziemy już zaczynać robić, no po prostu dom, ten co mieliśmy robić. Znaczy ten wieżowiec? Nie, dom. Aha. No wieżowiec jeszcze jakiś trzeba zrobić. No trzeba. Aha, to robisz przejście na ciemne, tak? No, no. Okej, próbujemy. Okej, tutaj tak jakoś, tak pyk. O, no może być. O, patrz, że tak jakby wierzysz. Tylko tutaj zrobimy czarne, żeby to jakoś to wyglądało, nie? Tak. Żeby, że to ma, że to jest ten tunel taki. Aha, w ten sposób. Aha. No, to można by było jakiś portal dać do czegoś, nie? Na przykład do meteru. O! Ej, no to fajnie wygląda. Fajnie, no. No. Właśnie przy takim, trzeba coś takiego zrobić, żeby to nie wyglądało tak łyso, nie? No. No, także, no, czyli tak jak będziemy robić przy tych ścianach. No, myślę, że to będzie spoko. No, Bill, musisz się pośpieszyć z tym, bo coś tak ci słabo idzie. Dziękuję ci bardzo. Nie, no, ale no, trochę musisz pośpieszyć. Przyspieszam cały czas. No to dawaj, szybciej, szybciej! Na tyle, co jest to możliwe, to przyspieszam. No. Powiem, no może mamy ograniczone możliwości również w Minecrafcie. Prędkość wykonywania czynności jest ograniczona nawet w Minecrafcie. Także szkoda. Dobra. No to ja myślę, że zrobimy ten dom. Trzeba coś pomyśleć, nie? Dobra. To tutaj będziemy robić taki. A to będzie co, dom mieszkalny? Tak. Jaki dom? Taki, no, rodzinny, tak? Tak, a jak myślisz, że... No, może być do kultury, do sztuki... Ej, zrobimy tutaj takie... Nie wiem, czy to będzie wyglądać jak krzesło, ale z bistonów zrobimy. Może to będzie jak stół, może jak krzesło, nie wiem. A, czekajcie. Dobra. Bierzemy bistona i czerwoną pochodnię. Dobra, tu i okej, okay. Stawiamy czerwoną pochodnię. No i o. O, w sumie to może być jako krzesło, nie? Wiem. Tak. No. Okej, okay. Albo jak, on na przykład jako taka ławka będzie. Taka ławka będzie po prostu. Okej, okay. O. Bo możesz tak klapnąć. Tak. Dobra, i tutaj będziemy robić już te barierki. O, zrobimy tak. Tak, coś. Okej. Okay. No i myślę. A to co to jest, ganek, czy co to jest, wejście do tego domu? No, taki taras. A, taras. O. Pyk. O, myślę, że to wygląda spoko. No i tutaj będzie wejście do chaty całej, nie? Myślę, że tą chatę zrobimy białą. Żeby ona też wyglądała jakoś, nie? Kasa bianka. Ale nie z kwarcu. Myślę, że na przykład... O, z tego? Z tego. Dobra. Dobra. Miejsca na szyby to nie wiem, jak zrobimy. Dobra. I tutaj możemy sobie w sumie zrobić taki ogródek też. Koniecznie, no, no, jakiś domek z ogródkiem, kwiatki jakieś trzeba posadzić. Okej, okay. Tutaj. Dobra. A pokazywałeś już tym widzom naszą tą? Co? Nasz balkon? Tamtej no, co przecież były dwa filmy. Tak? Z tego nie pamiętasz? Dobra. No, jak robiliśmy te kwiatki? No pamiętam. Teraz sobie przypomnę. No. Okej. Okay. Nie wiem, jak my to zrobimy. No dobra, no to trzeba tutaj robić tak, i tak, i tak, i tak. I tutaj będzie wejście do domu na tej wysokości.
A, no i już, no dobra, czekajcie. Tak. Pokaż, jak to wygląda z góry. E co? Wygląda. Na razie tak. Aha. No. 20 jest. Dobra, no na razie to jeszcze nie jest takie zbyt fajne, ale no, będzie. Może. Pewno będzie. Dobra. No żeby ten dom też nie był taki przesadnie duży. Nie? Ale żeby tak był wystarczający po prostu. O, i tu zrobimy na przykład zejście na ogródek. O. O, patrz, o, dobry pomysł. No. Dobra. No i tutaj lecimy dalej. Pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Okej. No i tutaj będzie zejście. Okej. No i tutaj już będę zakręcał. Tu. Śruby jeszcze trzeba będzie... O, na okno trzeba mieć, co będzie powycinać też. Okej. Tak. Jeszcze zrobimy taki jakiś ładny spadzisty dach, taki jak w szkole, tylko bardziej. No może ten dom dzisiaj skończymy nawet. Myślisz, że tak szybko ci się uda? No, może. Okej, robimy. Pik, pik, pik. Pik, pik, pik. O, nie. Pik, pik. Pyk i pyk, pyk, pyk. O nie, pyk, 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 pyk. I pyk. No. Dobra, wycinamy miejsce na szyby. To będzie takie. Nie, w sumie nie. To będzie podłoga. To może to musi być jeszcze wyższe. To musi być. Ja. Dobra, no to musi to być jeszcze wyższe. To jedno. No myślę, że ten dom będzie nawet spoko wyglądał. No bo jak będą tutaj posadzone kwiatuszki, no to będzie tak miło, nie? Pewnie, no to będzie atmosfera domowa i, no. I to już jest coś. Okej. No myślę, że teraz to jest dobrze. Tutaj tak. Okej. Tutaj też wytniemy. Tu. Tu, tu. Tu, tu. I tu? Nie, dobra. Czekajcie, ja to muszę zrobić lepiej. O! O, tak. I tu, 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 trzy. Okej, no i teraz zrobimy... No tam. No podłogę. Ja już zrobiłem na dole 4 poziomy. I jeszcze tylko 115. No, 115? Ona 119 wyszło? Ten droper, ściana dropera. Nie, czekaj. Bo 116. O. Jeszcze 112 tego bije. I jeszcze 4 razy tyle, bo ściany. No właśnie. No także bije. Ty chciałeś większe, dostałeś większe. Tak i cieszę się bardzo. Będziemy mieli bardzo dużego dropera. Dokładnie. Którego skończymy po prostu miesiąc później. No właśnie. Ale jak zakładaliśmy tego dropera, to może jak oglądaliście, bo to nie było dawno, nie? Może jak oglądaliście, to pamiętacie, że ja zrobiłem mniejsze, żeby się Bill nie męczył tak aż, tak bardzo, nie? No a Bill powiedział, że chce większe. No to ja zrobiłem większe. No i teraz nie wytrzymuję. Dam radę. Myślę, że dam radę. Tak. Dobra, zrobimy tutaj te. Okej. I tutaj. Czyli tutaj też możemy. Nie, w sumie nie. Dobra, nie, jednak nie. I tu możemy na przykład zrobić takie różne atrakcje, takie jak huśtawki, trampoliny, nie? No pewnie. No. Że myślę, że to będzie fajne. Ja myślę, że fajnie mi ten domek wyjdzie. No bo będzie taki przytulny. O, tak powiem.
No, dzisiaj nie będzie taki długi odcinek jak wczoraj. Myślę, że ten dom skończył szybko. Ogródek jest. Dobra, czyli może szyby wstawimy. Szyby. Przejrzymy czyste. Dobra, to. Okej, okay. No z których będą na przykład pokoje. No a na dole będzie kuchnia, no i teges. Ile pokoi będzie na dole? Nie, na dole nie będzie pokoi. Salon i kuchnia? Na dole będą schody na poddasze. Dobrze, tylko żeby się na to poddasze dało wejść, nie? No jeżeli to ma być poddasze użytkowe. No, to by się przydało, żeby można było wejść, nie? Dobra, to tu może będzie kuchnia i kuchnia i schody. Koło kuchni. No nie wiem. Dobrze, tutaj będzie wejście. No i robimy strop teraz. Okej. Okay. Tyk. Ej, no myślę, że będzie to fajnie zrobione. Bo właśnie też mam taki zamiar, żeby tutaj było bardzo dużo okien, żeby to tak naturalnie wyglądało, nie? No na przykład w domu nie ma pochodni, nie? No a... A czymś to tym się oświeci, nie? Wiem. No tak, no przez okno się będzie świeciło, nie? No. Dobra, no i tak myślę, że zrobimy ciemny. Także robimy. Okej. Okay. Czekaj, jak to się robiło? O, pamiętam, dobra. Bo ja umiem zrobić taki fajny dach. Okej. Okay. A będziesz wolał błyskaczny dach? Tak. Dobra. Oj, no. No to myślę, że ten dom będzie fajny. Na pewno. No, dobra. Bo jeszcze taki dach robię ładny. Tak się dla tego domu staram. Tak się staram dla tej rodzinki wieśniaków. Villagerów. No. Nie no, w sumie możemy ich nazywać już miaściakami, bo... No, mieszczuchami. Dobra, robimy to. Okej, o. Okej. O. No, to jest... Ejku, to jest trochę męczące ten dach robić, ale fajne. Dobra. No to... Wiecie co, myślimy, że robimy... Może zrobimy cięcie i widzimy się, jak już skończę ten dach. No dobra, już dach skończony, tylko zrobiłem tutaj jedną ściankę. Właśnie teraz zrobimy drugą tą ściankę. I jeszcze trzeba tutaj będzie umeblować, także no... Trochę roboty. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie z umeblowaniem, nie? Szkoła wyszła fajnie. No, szkoła wyszła bardzo fajnie. Ja to trochę nad tym siedziałem, nie? Żeby to umeblować wszystko. Tak, i cała koncepcja jest sortiwa. No, dokładnie. Pomysł, wykonanie, realizacja i w ogóle wszystko no. to, co się wiąże z budową. Szkołę to chyba prawie sam budowałem. Tak. Dobra, wiecie co, zróbmy tutaj, żeby było to ładne. Albo nie. O, ja. No to teraz będą mieli luksusy tu. Będzie to wszystko z takiego drewna, patrzcie. O, ja bym... No. Miasterzy, możecie się... Miasterzy, bo villagerzy, nie? Możecie się już wprowadzać. Prawie. Jeszcze nie ma pokoju, no ale... Ale ktoś to musi urządzać, nie? A
Bilaczerzy już stoją? Ja, bo uciekali wszyscy. Przecież by pouciekali się z tego, bo tu nawet nie, bo tu jeszcze nie ma muru, wiesz. Nie? Mieliśmy problem z villagerami, jak budowaliśmy skocznie. No. Że zaczęli się kalendarz pozajesz skoczyć, trzeba było ich odgradzać. Zatrzymaliśmy ich trochę na widowni, ale i tak przemykali. Jakoś. O. Ej, no fajnie, nie? I to podzielimy na dwa pokoje może. Nie? Bill, co sądzisz? No pewnie. Dobra, to zróbmy tutaj najpierw kuchnię. Taką otwartą. Dobra, i blaty będą... Albo nie, blaty, żeby były takie... O, może z tego? O, z tego, dobra. Okej. Okay. Tu będzie na przykład stół. Dobra. Myślę, że to będzie fajnie wszystko, co zrobione. Zrobimy tutaj jeszcze tylko piec, żeby będzie zrobić. No i wszystko. Okej. Okay. Trzeba popatrzeć, jak to wygląda już. O, nie. Patrz. Ojoj, ale ty to zrobiłeś już. Dobra, zwracam honor. Jest trochę. No jest. Dobra. Mhm. A jak to wygląda z perspektywy naszego miasta? No. No, a jeszcze tej ścianie brakuje. Trochę. Ale już o nie, jest. Zniszczyłem ścianę tu. Coś widać, że coś no. się zrobiło. Dobra. Tutaj będzie piecyk. No a tutaj crafting. Okej. Okay. O, i nawet można zasłonić sobie okno, nie? Patrzcie to. Mogę zasłonić okno. Pyk, 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 pyk. I pyk. Dobra. No to myślę, że tutaj kuchnia jest fajna. Ale tutaj zrobimy stół z bistonów oczywiście, nie? Okej, okay, gdzie... bistony są na dole. Więc bierzemy. Pyk, 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 pyk. I pyk, pyk. Pyk, 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 pyk. I pyk, pyk. Dobra. I tu, 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 tu. O nie. O nie. Nie. Dobra, dobra. Jest jednak dobrze, jest. O jedno za dużo skopałem. Także musimy tu coś położyć. Może być tą. Pyk, 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 pyk. Okej. Okay. Próbowałem budować do przodu. Na ciągu. Na jego ciągu, ale mi to nie bardzo wyszło. O, Bill, zobacz, jaki stół. O, fajnie. No. Dobra. Tu. Tu. Może jeszcze tu. Okej. Okay. O, dobra. I, no dobra, myślę, że dół jest umeblowany już. Tylko coś tutaj mi brakuje. O, wiem. Zrobimy taką jakby... to się nazywa chyba wyspa, nie? Kuchni? No. No, wyspa. Będzie kuchenka, zlew chyba, tak? Nie wiem, nie wiem. Ja, czemu ja to niszczę w ogóle? Nie, no po prostu na razie będzie o takie coś. O, nie? Zobacz, Bill. A, no świetnie. Ale to mi sobie to szybko idzie. No. Dobra. No to teraz, no to robimy tutaj coś, nie? Najpierw myślę, że zrobimy szafę. Z drzwi. Oj, to będzie fajne. Szafę najpierw, no. Tutaj możemy zrobić tak. Bill, patrz, robię szafę. Czekaj, tak. O. Nie no! O co chodzi? Czemu ja tu tego nie mogę postawić? Pyk! Ło! Czekaj, może to jakoś tak? Tak, 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 nie?
Tak, jako... Nie, no ja nie wiem, jak ja to zrobię, nie? Ale dobra, bo ona ci się nie chce ułożyć. Dobra, może będzie taka, będzie taka. Jest? No, muszę być. O! No, no dobra. Czekaj, tak. Tak, nie. Nie, no czemu ja rozwaliłem te drzwi? Nie. Dobra, będzie taka. Będzie. Dobra. Okej. Okay. No i tutaj zrobimy... Podzielić to na dwa pokoje, czy nie? Pewnie, tak wiesz. Okej. Okay. To tutaj będzie tak podzielone. Tutaj będzie takie przejście. A to może będzie przytulny do mojego youtubera, to trzeba by było jakieś studio tam zrobić. Nie, no już nie zmieszczę. O! Tutaj, dobra, wywalę te rzeczy może. Tylko biston sobie zostawię, bo one się mogą przydać do jakichś stolików, nie? Dobra, no to bierzemy łóżko. Gdzie są łóżka w ogóle? O, tu. Dobra, weźmy czerwone. Okej, tutaj będzie. Pyk, pyk. Tu, pyk, pyk. Okej. Mhm. Tutaj, co by tu zrobić? Aha, nie no. W sumie nie zrobię tego bistonów. Co jest jeszcze w takim pokoju? W salonie? Nie, no w pokoju po prostu. No łóżko, biurko. Biurko, okej. Trzeba z czegoś zrobić biurko. Dobra, weźmy schodek jako krzesło. I może... O nie, mam super pomysł na biurko. Dobra. Tylko może biurko będzie w tym pokoju. Okej, okay, czekajcie, gdzie by to biurko dać? Że tu? Czekaj. Nie. O! Nie, dobra, nie może tak, nie może tu być. Dobra, wiecie co? Zniszczmy to łóżko na razie. Okej. Okay. Nie wiem, jak ja to zrobię. Nie. Czekaj, tak? Tak. Dobra. O! Bill, patrz to. Patrz, jakie biurko, nie? Czekaj. I teraz tylko, żeby to dobrze postawić. Nie. O, patrz to, Bill. O. Czy nie? Dlaczego to tak właśnie? O. Jest, o, no i to się nazywa biurko, nie? Lampka by się przydała. Lampka! No to nie. Dobra. O, pojedyncze będą łóżka. No i tutaj też zrobimy takie biurko. No to się znowu trochę pomęczymy z biureczkiem. Dobra, może będziemy teraz... Ciężko jest te półbloki ustawić, nie? No tak, to w sumie jeszcze to nie są półbloki. Ej, a już zrobiłam. Dobra, pierwsze zawsze jest trudniej. O, ej no, myślę, że spoko dom. Ej no, chyba skończyliśmy. Pokaż go, dobra. Pokaż. A, fajnie. Biurka, pyk, pyk. Dobra. To chyba skończyliśmy tą chatę. Aha, jeszcze w ogródku trzeba coś posadzić. A dobra, wiecie co, już nie. Bo to jest już 28 minut trwa, także w dzisiejszym odcinku to będzie na tyle. Jeżeli film wam się spodobał, nie zapomnijcie łapce w górze. A jeżeli nasz kanał wam się podoba, nie zapomnijcie także o subskrypcji. A my widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się ciepło, pozdrawiamy was serdecznie, pa pa!